Siemanko, witam z nadkanału Żerańskiego. Towarzyskie zawody organizowane przez koło Bistyp. Trenujemy przed Sensasem. Fajna pogoda, choć wieści są raczej smutne. Ponoć ryba nie bierze za specjalnie, ale zobaczymy. Jesteśmy treningowo. Zobaczycie sobie relacje z tego treningu i mam nadzieję, że jutro też coś dla Was skleimy, więc będzie takie porównanie, czy uda nam się dzisiaj coś wytrenować i jutro zaatakować. No, jesteśmy na półmetku zawodów. Nie nagrywaliśmy niestety wcześniej, bo cały czas padał deszcz. Teraz dopiero się wypogodziło. Jest straszna rzeźba dzisiaj. Rybki nie biorą. Na samym początku, jeszcze zaraz po nęceniu wstępnym, kilka większych leszczyków padło. Widziałem w zasięgu mojego wzroku. Ja niestety nie złowiłem żadnego większego leszczyka. Mam 3 czy 4 takie rybki w granicach 200 punktów. I teraz łowię same drobne jazgarki, niewymiarowe okonia. Na domiar złego płyną kajaki. Łowimy obecnie na 22 metrze, takie 3/4 kanału powiedzmy. No, ochotkę haczykową. No, ale niestety. Niestety nie mamy w łowisku na razie żadnych ryb. Próbuję zmienić koszyk na troszeczkę innego typu. I zobaczymy. Zestawy bardzo delikatne, finezyjne, przypon 0,08, pełna plecionka, z feder gumą haczyk, w tej chwili 22. Teraz wyszło słońce, więc może jakieś rybki się obudzą, zobaczymy. Jak zwykle jest na kanale, że to jest końcowa faza zawodu w zasadzie. Bardzo często rybki się ustawiają i no, mamy małego leszczyka. Taka rybka za 300 punktów. Większa rybka. Bo kolejny leszczyk.
powolutku staram się hodować. Żeby jej nie stracić. Trochę szczęścia przy podbieraniu, ale to już troszeczkę lepsza rybka. Ładny leszczyk. Jesteśmy po takiej serii trzech ładnych leszczyków. Teraz złowiliśmy okleje. Jeśli w jakichś przeciągu jakichś 2-3 minut nie będzie brania, to wykonamy donęcenie, bo wydaje mi się, że przez chwilę na pewno mieliśmy te leszczyki ustawione. No i być możliwe, że po prostu odeszły i potrzebują dodatkowego
impulsu, żeby wrócić. Tym impulsem może być właśnie ekstra porcja robaka, ale jeszcze się z tym nie spieszę, z takim gwałtownym donęceniem. Postaram się jeszcze poczekać, może się uda złowić jeszcze jedną rybkę. Mamy leszczyka. Wydaje się, że całkiem ładny. Całkiem przyzwoita rybka, taka już za 600-700 punktów.
to poczekaj, tu na samym brzegu jest, tutaj na samym brzegu i tam dalej też jest. Czekaj, rozciąg całkiem rozciąg. No nisko, niżej, bo ja nie widzę. Dobra, to nie musi widzieć, niech on ciągnie. Teraz rzucaj na dół. Dawaj na dół szybciej, bo to... Tu na środku jest ryba. Wiem, że tu jest jedna już przylazła. Są, dobra, obie. Są dwie. $5,795. Ten to dowalił pieca. Z całego sektora. A to suma była, czy to jest? 5705, tak? Bez okularów widzę. Bartusz? Jak? 5795. A 5795. Ja. Nie, no to z całego sektora? Złożyli się. Bartosz. No. Rasiewicz. Brawo. Jesteśmy już po zawodach. Udało się dzisiaj zwyciężyć z wynikiem 5795. Miał być trening przed Sensasem jutrzejszym. Mieliśmy nie połowić, żeby wiedzieć, co robić jutro. Udało się wygrać, leszczyki fajnie się ustawiły w zasadzie w czwartej godzinie i ostatnie dwie godziny w miarę regularnie udało się je odławiać i to pozwoliło wygrać sektor i całe zawody. Wszystko będziecie mieli okazję zobaczyć już niedługo na kanale, także do następnego.